Musisz nosić jakiś aparat słuchowy, żeby słyszeć tych wszystkich liliputów próbujących coś przekazać? A nie, ponieważ są tak mali, że nie mają wpływu na moje samopoczucie, ani na to, co robię w życiu. Niskie czy wysokie? Niskie. Z jakimi graczami NBA utrzymujesz stały kontakt? Otto Porter, Jared Dudley i Tomas Satorański. Gdyby nie koszykówka, no to co? A to dzisiaj byłbym zawodowym żołnierzem. Miejmy nadzieję, jednostek specjalnych GROM. Jaki sport uprawiasz oprócz koszykówki? Uprawiam wiele sportów. Jeżeli sportem można nazwać kulturystykę, to kulturystykę. A dodatkowo uwielbiam piłkę nożną, siatkówkę. Wszystkie prawie sporty. Co robisz w wolnych chwilach? Śpię. Odruchowo schylasz się, zanim przejdziesz przez drzwi? Zawsze. Waszyngton czy Los Angeles? Los Angeles. Wakacje w Polsce czy w ciepłych krajach? Zależy od pory roku i zależy od samopoczucia. Masz dziewczynę? Mam. Dużo jesz? Bardzo. A twoje ulubione danie to? Sushi albo kuchnia włoska. Kupujesz ubrania w sklepie czy szyjesz na miarę? Wszystko jest szyte na miarę. Jest coś, czego żałujesz? Czy jest coś, czego żałuję? Jest wiele rzeczy, czego żałuję. Jest wiele rzeczy, tak. Twój ulubiony serial? Spartacus. Miejsce, w którym jeszcze nie byłeś, a bardzo byś chciał być? Seszele, Arktyka, Turcja, Sahara, Australia, Nowa Zelandia, Wietnam, Irak. Lato czy zima? Zima. Kto jest twoim idolem? Zależy w jakich okolicznościach i o czym mówimy. Sportowym, Shaquille O'Neal, na pewno Kobe Bryant, Michael Jordan. Życiowym, myślę, że gdzieś... Sam jestem idolem dla siebie. Twój ulubiony film to? Mój ulubiony film 300 Spartan, Droga, American Sniper i wiele, wiele innych. No. Blondynki czy brunetki? Nie ma znaczenia. Pokaż swoją tapetę w telefonie. Masz hejterów? Bardzo dużo. Dobrze się uczyłeś w szkole? Nie. Co byś chciał powiedzieć całemu światu? Idźcie po rozum do głowy, nie patrzcie na innych, spójrzcie na siebie, nie narzekaj, ludzie mają gorzej i chcesz mieć więcej, to po prostu pracuj ciężej.